otwieramy ją. Co tam będzie? Co tam będzie? Zobaczmy. Jak myślisz, co tam jest w środku? Zobaczmy. Zobaczmy, no. A jak myślisz, dla kogo to jest? No, dla taty. A może dla ciebie? Może dla mnie, otwórzmy ją. Dobrze. Cieszysz się? A możesz zejść ze stołu? Dziękuję. Co potrzebujemy, żeby otworzyć paczkę? Maza! Tak jest! Jaki prezent! A wiesz, że to jest prezent dla ciebie, misio? Wyciągnę ci go. Wow! Jeszcze się świeci! Świeci się! Popcorn nawet! Wow! I chyba trzeba tutaj otworzyć. Oho! Wow. Na auta! Wow. Wow! To jest świetny pomysł w ogóle, tak zapakowany, że szok, no nie? Niesamowicie! No, to jest taka maszyna, która zobacz, ona robi takie niebo jak w kosmosie. No pewnie! No pewnie! To jest taki projektor gwiazd, żebyś miał piękne sny! Trzymasz mocno, trzymaj mocno! Będę on działa? Tak. Super, że od razu wszystko jest w zestawie. Tak, że jest wtyczka, a nie znowu mini wtyczka. I co ten pilot robi? To włącza. Aha. Tam leci. Tam leci. Widziałeś? Tak, a to może statek kosmiczny był, jak myślisz? Powiem wam kilka informacji na temat tego projektora gwiazd marki Aurelis. Słuchajcie, Mikołaj u nas nie zasypia bez światła. Wiele dzieciaków tak ma, wiemy o tym doskonale. I właśnie zamiast używać typowej lampki i tak dalej, możemy użyć właśnie takiego projektora gwiazd, który jest energooszczędny. Mamy tutaj 8 trybów pracy w różnych kolorach. Możemy dopasować sobie szybkość przewijania całego naszego gwiezdnego nieba. Wprowadza niesamowicie relaksujący klimat. Ma bardzo szeroki kąt projekcji, bo aż 180 stopni, przez co możemy cały pokój zamienić po prostu w kosmos. Rewelacyjna opcja, żeby uspokoić organizm, wyciszyć się do snu, żeby była to taka pewnego rodzaju nasza rutyna przed spaniem. Jest dostępny w kolorze czarnym i białym. Dostajemy go w takim pudełeczku. On jest kompaktowy. Możemy sobie go nawet położyć na tarasie, żeby zrobić klimatyczny wieczór. On jest sterowany za pomocą pilota. Ma też timer, że wyłączy się sam, więc nie musicie o tym pamiętać. Jeżeli wasze dziecko ma problem z zasypianiem, to możecie sobie pomyśleć o czymś takim. I z kodem FAMILY10 macie 10% zniżki na zakupy w sklepie Aurelis. Dokładne informacje, no to znajdziecie już na stronie Aurelis. Zapraszam was bardzo serdecznie i lecimy dalej z tym vlogiem. Wypadł na paznokcie, mam! Słuchajcie, zrobiłam chłopakom obiad, ale tu ciepło, w samochodzie ubrałam się, bo myślałam, że zimno. Jest 19 stopni, przegięłam z tym kożuchem. Fest, przegięłam, ale jak będę wracać, to będzie zimno, nie? Zrobiłam chłopakom obiad, bo przecież mama nie może zostawić chłopaków bez obiadu. Cześć, tu. Cześć, tu Marta. Ale zrobiłam błyskawiczny obiad w 15 minut, słuchajcie. Bo o 3 miałam wyjechać, mamy za 3:00, a ja zrobiłam obiad, ogarnęłam się. Chłopaki nie są głodne, więc zostawiam ich najedzonych. Słuchajcie, mnie znowu gardło boli. Temu nas jest tak mniej ostatnio, bo my jesteśmy non-stop chorzy, słuchajcie. Non-stop jesteśmy chorzy, a żadna to atrakcyjna rozrywka, gdy cały czas ktoś wam gada, że jest chory, co nie? Zabiorę was ze sobą na taki szybki babski wypad i ściągnę sobie tą kurtkę, bo powiem wam, że zaraz zdechnę. Zatrzymam samochód i ściągnę kurtkę, bo po prostu to się w pale nie mieści, jak nie jest ciepło. To był najgłupszy pomysł. Wziąć taki kożuch. Wczoraj mi wypiździło, wziąłam jesienny płaszcz. Mówię, nigdy więcej nie ubiorę jesiennego płaszcza już w tym roku, bo jest tak zimno, że to się nie da ogarnąć, nie? To dzisiaj sobie wziąłam kożuch, najgrubszy jaki mam. Turbozimowy, żeby mnie nie przemroziło, bo stwierdziłam, że może gardło mi boli właśnie dlatego, że mi trochę wymarzło wczoraj.
No to dzisiaj jest tak ciepło, że wiecie, że się nie da w tym kożuchu wysiedzieć. Słuchajcie, wzięłam keksówkę, bo moja poprzednia zardzewiała i w ogóle próbowałam piec takie ciasto w szklanej blaszce i to się nie nadaje. To co, ozdoby kupione? Przyznać się, kto kupował coś świątecznego o tej porze? Słuchajcie, pazy zrobiłam. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Pewnie nie, bo jest tak ciemno, że szok. Poszłam dzisiaj w Baby Boomer, ale są jazdę teraz. Mogłam być na imprę, nie? Jadę do Lidla i do chłopaków. Hejka, witam się z wami dzień kolejny i pokazuję wam paznokcie. Zrobiłam sobie Baby Boomer, żeby nie zostawiać tego tak bez odzewu. A teraz właśnie idę robić obiad dla nas. W ogóle powstała masa przepisów do Daily Joy 2.0. Jak tylko Mikołaj pójdzie do przedszkola, to się zabieram za nią i będę ją sklejała. Teraz idę na dół. Powiem wam, że jakoś dzisiaj tak się kiepsko czuję. Brzuch mnie boli, nie wiem o co chodzi. Bym miała zostać okres, a nie wiem, nie mam czasu. Mówią, że niektóre kobiety czują owulację, może to. Zostawiam sobie gumkę do włosów na górze. I będziemy robić ciasto, chlebek bananowy. Już wam go pokażę. Kto znika? Już wam pokazuję. Ucieka złodziej. Oczywiście na chlebek bananowy przepis znajdziecie w naszej książce kucharskiej Coś Dobrego. Już wam pokazuję, jak on wygląda. Ja mam takie już bardzo, bardzo dojrzałe banany i chyba mam ich trochę za dużo, a chciałabym je wykorzystać wszystkie, więc prawdopodobnie zrobię tak, że jeden dam w całości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już wam pokazuję przepis. Tutaj mamy przepis na chlebek bananowy. On jest przepyszny, Mikołaj go bardzo, bardzo lubi. Nie, to jest ta część. Ta. Nie, ta. Ta. Ta, no mówię ci. Ta. Ta. Jak? Ale to nie pasuje. To pasuje. Nie pasuje. Mama. No i co, spróbujesz tam? Nie. No popatrz. Ty specjalnie to robisz, łobuzie. No tutaj. Gdzie? No tu. Tam. Nie, no tu. Tam. A nie. Tam. Nie, tu. Tu. A tu. Tam. Nie. Tam. A tutaj. Tam. A odwróć się. O! Widziałeś je! Widziałam, że widziałeś! Widziałam, że widziałeś! Ojej, ojej. O, przepraszam. Ty, łobuz! Zamiast moje auta w lodówce? Nie w lodówce, takiego mamy żartownisia. Zobaczmy. Dobra, muszę sobie umyć miskę, bo chwilę temu robiłam deser. W ogóle pokażę wam deser, który tutaj jest. I zobaczcie, jakie mam spodnie. Kupiłam spodnie w Pepco. Takie trzy rozmiary za duże, ale te fajnie się układają w sumie. Mega wygodne. Wykorzystamy sobie tą keksówkę, którą kupiłam wczoraj. Halo! No i co tam? Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam. No, bo widzę, że pan ma słuchawkę. Widzę, że masz słuchawkę. Lubisz pomagać? Tak, wszystkim. Wszystkim lubisz pomagać? Tak. To miłe, wiesz? Tak. Mam się tylko sobie idzie spiąć włosy, ok? Dobra. Widzę, za mnie? Tak. To możesz opowiedzieć, co robimy dzisiaj? Co robimy? Nie wiem! No co będziemy piec? Nie wiem! Chlebek? Chlebek bananowy. O, pięknie powiedziałeś! Słuchaj, najpierw musimy zważyć. Do cukier mi dać. Ale do cukier zaraz, bo teraz mamy oparte, wiesz? Plusy. Teraz ci go dam, ale na razie go nie potrzebujemy. Na razie musimy rozpuścić masło. Bo ono musi się ostudzić. Nie chcę to zrobić. Dobra, no to i mocno ten kawałek. Ciach. Ojej! A, uciekające masło. O, zarobimy sobie mi chlebek bananowy. Chlebek bananowy dla ciebie? Tak. I od ciebie. I dla mnie też? Tak, i od ciebie. O, dziękuję. To będzie taki dobry chlebek bananowy.
pożyczyć mi też cukier? Tak, czekaj. Ten. Teraz będziemy obierać banany. Gotów? Mi też cukier, no może przyda się. No na pewno nam się przyda, ale za chwileczkę, dobra? Bo najpierw musimy obrać banany. Jak tam moje dzieciaki? Dzieciaki. Tak. Nie! No to ty będziesz robić, bo chciałam ci pogadać, o co chodzi. Ciekawa jestem, czy mam papier do pieczenia. Dobrze mi poszło. O, świetnie ci poszło. To jeszcze trochę mocniej to trzeba, wiesz? A, nie! Ej! A! A, nie! A! Powoli, powoli, nie. Ty. Nie, powoli, powoli. 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 Nie. Dlaczego mam mnie tata? Tata, odczaruj mnie. O, dziękuję. Dzięki. Nie, Mikołaj! Czarny Mary, całą dla Mikołaja. Czarny Mary, wolniej. Czarny Mary, posąg. Posąg. Ja nie odczarowałam. Mikołaj! No ty. Pokaż, Mikołaj, jak patelnią podrzucasz plack. Mama, patrz. No. Jezus, słuchaj. To tak ci będę robiła następne naleśniki, co? Świetnie ci idzie. Coraz lepiej. Ale masz długie nogi w tych spodniach. Patrzaj. Będzie. I banan będzie? No. Ło, to jakaś nowa wersja. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Wyszliśmy na pole i chcę wam pokazać, co tu się dzieje. Mamy taką inwazję tych biedronek. Patrzcie, co jest tu. Cała elewacja w tym jest, po prostu absurd. Jestem ciekawa, czy wy też taką macie, to włazi do domu w ogóle. Ciśnie się jak cholera. Wszędzie są. A tam, popatrz. Patrzcie się na to. Czekaj, ale po prostu popatrz, jak widać, jak one latają po całym ogrodzie. Tak, ostatni raz weszłam do domu, byłam w łazience i z włosów mi jedna wyleciała. Dziwaczne. To jest inna. To jest taka czarna z czerwoną kropką jedną. A ta jest z kolei żółta. Skubana próbuje wcisnąć. Ojej! W uchu miałaś? Tak! Oh. My god! Tak, by the way, rozmroziłam sobie zupę grzybową, którą robiłam wcześniej. I to dzisiaj na obiad. Dla nas z Krzysiem, bo Mikołaj wiadomo, leśnych grzybów nie je. Ale to jest przepyszny przepis. Teraz mamy sezon na grzyby, także otwierajcie na tej stronie i róbcie zupę grzybową. Chlebek bananowy już prawie gotowy. Została minutka i wygląda super, powiem wam, naprawdę mega. Ale dam mu jeszcze chwilkę chyba, dam mu jeszcze jakieś 10 minut. Okej, okay, chlebek bananowy gotowy. Teraz musi się wystudzić, wyrosnął pięknie.
Wygląda zacnie i ten banan całkiem fajny na górze. Mikołaj właśnie poszedł umyć ręce, żeby sobie zjeść kawałek. Proszę, dla ciebie chlebek. Aha, no to leży. Proszę. Mogę ci dać cały, ale to jest taka końcówka. Chcesz taką? Nie. Chcesz ze środka? Tak. Głaskałem. Proszę. Z bajem. Tak. Piechota. Idę sprzątać.